Dzień dobry, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj do Was przychodzę na totalnym spontanie, trochę tak jak ostatnio, no bo wiecie, ostatnio też zaczęłam otwierać moje paczki i nagle sobie przypomniałam, aha, no przecież mam kanał na YouTubie, można by było nagrać jakiś haul zakupowy, nie? No bo w sumie czemu nie? No i słuchajcie, tak się składa, że nie otworzyłam jeszcze jednej paczki, natomiast jeżeli chodzi o resztę, to będziemy wszystko razem sobie przymierzać. O ile wymyślę, jak i gdzie to przymierzać, bo tak w sumie to sobie pomyślałam, że ja mam trochę polowe warunki w mieszkaniu, ale jakoś damy radę. No i wiecie co, jeżeli szukacie czegoś takiego jak ja, albo może nie wiecie, że szukaliście, ale po prostu zobaczycie coś fajnego, to ja Wam oczywiście wszystko na dole podlinkuję. I co, to może przejdźmy sobie najpierw do omówienia tych rzeczy, a później przejdziemy do mierzenia. A no i sprawa wygląda tak, że ja sobie zamówiłam kilka ciuchów z trzech różnych sklepów internetowych, między innymi z Selfirmu. I od tego Selfirmu sobie zaczniemy, dlatego że w sumie to wyszło tak, że tam zamówiłam najmniej, a właściwie to zamówiłam jedną rzecz. Albo inaczej, może dwie rzeczy, tylko że tak jakby to jest komplet, także no wiecie, góra dół, nie? No, to sobie zacznijmy od tego i generalnie to tutaj na komplet się składa bluzka, która jest świetna. To jest w ogóle taka, wiecie, crop top, ale jakie to jest wymiętolone, będę musiała to zaraz wszystko prasować. To jest bluzka, która ma mega duże wycięcie, tylko że wiecie, to jest mega duże wycięcie, natomiast na zdjęciach było pokazane, żeby to nosić, wiecie, gdzieś tam pokazać sobie ramię, nie? To wtedy to Wam trochę idzie tutaj w górę i nie jest tak, że macie piersi na wierzchu. Natomiast podejrzewam, że to może różnie wyglądać, bo to jest takie, no ciężko powiedzieć, to jest niby S-ka, natomiast wygląda jakby taki oversize to był. No i do tego, do kompleciku są jeszcze takie spodnie dresowe. Kurczę, tutaj to w ogóle ja Wam powiem, że nic chyba nie zobaczycie, a to też jest strasznie wymiętolone. One mają na dole taki ala ściągacz, chociaż to nie jest, wiecie, takie pomarszczone, to jest po prostu taka grubsza jakby część materiału, coś w ten deseń. Tutaj jest taka gumka typowo. Ja myślałam, że to będzie trochę lepiej wykonane. To tak jest trochę średnio wykonane, ale nie jest najgorzej. Trochę z tego nitki wystają, ale to jest wszystko, wiecie, do obcięcia. Mam nadzieję, że ten materiał nie będzie prześwitywał, bo to wiecie, to jest jednak białe. Znaczy, generalnie ja w ogóle byłam przekonana, że ja zamawiam biały komplet, tylko że wiecie, tak się okazało, jak to do mnie doszło, że to jest niby ekri. I to faktycznie jest taki delikatny ekri. Natomiast ani na zdjęciach, ani tutaj widzę, że w podglądzie, no to nie wygląda jak takie ekri, to raczej wygląda jak białe. To jest taki, no troszeczkę brudny, biały bym powiedziała, ale nadal jest dla mnie kolor okej. A, no i słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Ten komplet normalnie kosztuje 130 zł. No, jak za komplecik, który ma generalnie crop topa z długim rękawem i jakieś dłuższe spodnie dresowe, no to może być dość dużo, przyznaję. Natomiast teraz jest promocja, więc śmigajcie na Selfirm, bo teraz możecie dostać taki komplet za 80 zł. No i zamówiłam sobie jeszcze kilka rzeczy na stronie Royal Fashion. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tą stronę, to ja u nich już kilka razy zamawiam. Nawet bym powiedziała, że zamawiałam u nich dość sporo. No i tam znajdziecie rzeczy z różnej kategorii cenowej i tak samo z kategorii jakościowej. No bo słuchajcie, jeżeli płacimy za coś 20 zł, to nie zawsze możemy wymagać, żeby to superowo wyglądało. Ale zdarza się też, że można tam dostać coś fajnego jakościowo i też taniego. I słuchajcie, ja na przykład dopadłam takie oto buty, które kosztowały mnie 35 zł. One, no wiecie, no to jak za 35 zł, to ja uważam, że jakość jest zabójcza. One są naprawdę dobrze wykonane. Nic tutaj nie odstaje, żaden klej się nie wylewa, nie ma tutaj żadnych niedociągnięć. Naprawdę fajne jakościowo. One może designowo nie każdemu się będą podobały, natomiast ja Wam powiem, że ja szukam butów do pracy. Dlatego, że ja się bardzo dużo w pracy ruszam i potrzebuję mieć coś z siateczką i coś wygodnego. Tylko, że wiecie, jak ja je zobaczyłam, tak sobie pomyślałam, że ja w nich będę chodziła na co dzień. Bo Wam powiem, że one naprawdę mi się podobają. Naprawdę fajnie wyglądają. No i wiecie, ja generalnie, że baba, nie? No to tak sobie wymyśliłam, że co sobie będę jedną parę butów zamawiała do pracy, zamówię sobie dwie, nie? No. No to sobie zamówiłam jeszcze takie. I słuchajcie, one też są świetne, też są fajne, natomiast no muszę już je po prostu wziąć do pracy, bo nie mam jakich innych. Ale wiecie, tutaj generalnie rozchodzi się o to, że one też mają siateczkę, która już jest bardziej syntetyczna, bo wiecie, tamte buty były jakby bardziej z takiego, jakby bardziej z bawełny, nie? Coś w ten deseń. A to jest totalny taki syntetyk, natomiast one mają totalnie takie dziurki na wylot. To nie jest tylko taka siateczka, tutaj są porobione dziureczki. I tych dziureczek jakoś tak mega nie widać, natomiast one są i one są na całej powierzchni tych butów, tak, że one będą naprawdę fajnie nam wentylowały te buty. No i kurczę Wam powiem, że
One kosztowały 25 zł. Także nawet jeżeli to miałby być, wiecie, no taki bubel i niedociągnięcia gdzieś by miały być, bo one nie mają tutaj żadnego, wiecie, niepodoklejanego miejsca, czy gdzieś klej nie wycieka. One też jakościowo są bardzo, bardzo fajnie wykonane. Także za 25 zł to jestem po prostu w szoku. I nawet jeżeli to miałby być trochę bubel, no to wiecie, za 25 zł buty do pracy, no to tragedia nie jest, nie? A no i wiecie, ja już tak sobie pomyślałam, że jak już sobie zamawiam buty do pracy, no to zamówię coś jeszcze, nie? No na tym Royal Fashion, no to jeszcze dopadłam takie oto sobie dresy. To są dresy z długą nogawką, z takimi właśnie białymi lampasami. One mają na dole taki ściągacz. Słuchajcie, one tutaj mają sznureczek. Z tym, że ten sznureczek to jest taki ozdobny sznureczek, to nie jest taki sznureczek, że wiecie, się ściśniecie i gdzieś tam możecie wziąć sobie trochę za duże, luźne spodnie i po prostu się zwiążecie i one będą dobre. No nie, tutaj jest gumka ogólnie i tutaj nie ma żadnego, wiecie, takiego miejsca, gdzie ten sznurek przebiega wzdłuż całości. Także jeżeli będziecie sobie brać te spodnie, to bierzcie w swoich rozmiarach. Ja brałam taki rozmiar, jaki noszę normalnie. I tak samo z butami, też właściwie biorę takie, jaki biorę zazwyczaj. Bo na tej stronie właściwie to te rozmiary nie są ani zawyżone, ani zaniżone. Poza tym tam zawsze wszystko jest rozpisane w tabeli rozmiarów, także tam zawsze wszystko znajdziecie. A, no i właśnie, jeżeli chodzi o te spodnie, to ja za nie dałam tylko 30 zł, więc Wam powiem, no jak za 30 zł, to naprawdę jakość powala, no bo kurczę, no teraz znaleźć spodnie za 30 zł, szczególnie długie, no to jest dość ciężko. I to jeszcze takie cieplejsze, no dobra, tutaj jakaś nitka odstaje, ale to jest, wiecie, ten overlock ze środka, to zawsze można wyciąć i tutaj się nic nie rozpadnie. Tutaj na brzegach one też są raczej dobrze zeszyte, nic, nigdzie nie odstają żadne nitki, tylko mówię, tutaj tak w środeczku, ale oprócz tego to jest wszystko okej. No i dopadłam jeszcze jedne dresy. Ja w ogóle tu się chyba ostatnio uparłam na wszystkie możliwe dresy, bojówki i tego typu rzeczy. No i jeżeli chodzi o te dresiki, no to ja Wam powiem, że tutaj jestem trochę zawiedziona, dlatego że jeżeli chodzi o to, jak one wyglądały na zdjęciach, to one wyglądały jakby były takie, wiecie, z takiego sztywnego materiału. Natomiast to jest taki typowy dres, to jest taki materiał dresowy. Mało tego, że materiał wygląda inaczej jak na zdjęciach, to Wam powiem, że z wykonaniem tych spodni już jest trochę gorzej, bo tutaj to na przykład są takie miejsca, gdzie tak jakby czarna nitka spod spodu wystaje, są niepodoszywane te kieszenie. Ten paseczek, no to w ogóle ten paseczek, ten sznureczek, no to on w ogóle na zdjęciu nie wiem, czy był widoczny. Natomiast w ogóle ta sama góra spodni wygląda jak dla mnie zupełnie inaczej, jak na tych zdjęciach, bo tam po prostu tam te spodnie wyglądały jak takie, wiecie, sztywniejsze, jakieś bardziej solidne. Natomiast tutaj, no to są takie. Trochę takie, wiecie, do spania, nie? Coś takiego. Chociaż może one będą fajnie wyglądały, może one dopiero na ciele będą jakoś się ładnie układały i to wszystko będzie jakoś fajnie wyglądało. No, jeżeli chodzi o ten dół, no to tutaj jest taki ściągacz, który jest dość taki wąski, krótki. I tutaj też widzę, że tak jakby przebija spod spodu, wiecie, jakby za gruba igła to gdzieś tam szyła i po prostu wychodzi czarny materiał spod spodu przez takie dziureczki. No, nie wygląda to za dobrze. No, nie licząc tego, że jeszcze gdzieś tam, gdzie nie spojrzę, no to widzę jakieś odstające nitki, no to już chyba na tyle z niedociągnięć w tych spodniach. No to zostało mi jeszcze odpakować tego nieszczęsnego Sinseya i powiem Wam, że ja nawet nie pamiętam, co tutaj jest w środku. No i słuchajcie, otworzyłam sobie tą moją paczkę Sinseya i wiecie co? Okazało się, że tutaj te bluzki, które ja zamówiłam, dosyć, że to są bardzo tanie bluzki, bo w Sinseyu w ogóle takie basicowe bluzki, ewentualnie z jakimś jednym napisem, możecie dostać za dosłownie grosze, często za 10 zł. No to ja też za tyle dopadłam te bluzki, które właśnie kupiłam. No a tutaj jeszcze się okazało, że to jest jakaś, wiecie, seria EcoAvar i kurczę, tutaj jest napisane, że to jest 93% organicznej bawełny. Także fajna sprawa. Nie miałam o tym pojęcia, bo nie zwróciłam na to po prostu uwagi. Natomiast wiecie co, ja w Sinseyu zazwyczaj biorę albo ten sam rozmiar, który ja noszę, albo rozmiar większy. Zależy w jakiej kategorii, nie? Czy to są spodnie, czy bluzki. Jeżeli chodzi o bluzki, to ja zawsze biorę ten sam rozmiar. Natomiast ostatnio okazało się, że bluzki z Sinseya mi się porozciągały po kilku praniach i po prostu, wiecie, zrobiły się takie troszeczkę za luźne, nie? Więc sobie wymyśliłam, że wezmę rozmiar mniejszy, tam jedno, dwa założenia przeboleję i one później będą dobre, nie? Wiecie, jakbym miała po prostu normalną, nową bluzkę. Natomiast wzięłam sobie teraz tą XS-kę i jak to jest XS-ka, ja nawet nie umiem Wam tego pokazać, bo to jest po prostu tak duże. To jak na XS-kę to jest naprawdę dość szerokie i Wam powiem, że nie miałam pojęcia, że to będzie taki rozmiar szeroki. Także jakbym wzięła S-kę, to nie chcę wiedzieć, jakbym w tej bluzce wyglądała. Wydaje mi się, że ta XS-ka będzie na mnie trochę za luźna.
A no i wiecie, żeby nie było tak kolorowo, to już sobie trochę ponarzekam nie tylko na ten rozmiar, ale też na to, że słuchajcie, poobracałam sobie trochę tą bluzkę, żeby sobie ją pooglądać i tutaj, przy krawędzi tego szwa, szwu, jak zwał, tak zwał, no jest taki pomarańczowy kolorek. I słuchajcie, teraz kwestia tego, czy to jest po prostu to, że to jest seria ta eko coś tam i to jest z organicznej bawełny i to ma prawo mieć jakieś niedociągnięcia i dlatego te bluzki są takie tanie? Czy to jest po prostu kwestia tego, że po prostu dostałam bluzkę, którą ktoś wcześniej przymierzał i po prostu usypił swoim podkładem? Bo wiecie, jak to jest, nie? Że czasami chcecie kupić sobie bluzkę i nagle jest ostatni rozmiar, bierzecie ją, chcecie iść do przymierzalni i nagle widzicie, że jest wielka pomarańczowa plama. No i odkładacie, nie? No, to właśnie ja mam nadzieję, że to nie jest plama z czyjegoś podkładu, no to bo wiecie, to trochę niefajnie by było. No a oprócz tamtej szarej zamówiłam totalnie taką samą, tylko że białą. I słuchajcie, też ją tak sobie trochę pooglądałam, ja tutaj nie widzę żadnych plam i tak dalej, także no chyba tamto to faktycznie będzie po prostu przymierzona przez kogoś bluzka. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Wolę myśleć, że nie. No, natomiast wiecie jak to jest, czasami możemy sobie coś zamówić, przymierzyć i odesłać, nie? Także no może faktycznie trafiłam na taki produkt, ale kurczę, apel do Was, jak kupujecie coś i później rezygnujecie z tego, no to proszę Was, oddawajcie czyste. No ale wracając do tematu, no to słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o jakość wykonania tych bluzek, to one są naprawdę przednie, kurczę, bluzkę za 10 zł tak dobrze wykonana, jestem w szoku. No i wzięłam też sobie oczywiście jeszcze czarną, nie? No bo jakżeby inaczej, no jak basiki, no to basiki. I wzięłam sobie jeszcze jedną szarą, tylko tą już wzięłam sobie z napisem. I to jest bluzka do pracy, nie? Jakby co. Także tak, nie mogłam się powstrzymać, ja po prostu jak zobaczyłam ten napis już mną telepie, to stwierdziłam, to jest moja idealna bluzka do pracy. No, także tak, to jest bluzka do pracy i kurczę, jaki ja tu wzięłam rozmiar? XS. Ej, to jest też XS-ka, ale ja mam wrażenie, że te wszystkie bluzki są jakieś wielkie. Miałam nadzieję, że one będą, wiecie, takie dopasowane. No i przy okazji zamawiania tych bluzek do pracy stwierdziłam, że zamówię coś, wiecie, takiego na co dzień, a w sumie może nawet nie na co dzień, no bo generalnie nie wiem, czy będę to nosiła na co dzień. Ale bardzo mi się zawsze podobały zestawy takich w różnych rozmiarach pierścionków. Słuchajcie, ten to jest już w ogóle mega szczos, bo tutaj kurczę każdy mi się podoba. Zazwyczaj mam problem z tymi zestawami, że podoba mi się, wiecie, za dwa, za trzy i to by było na tyle, tak żeby bez sensu brać później takie całe zestawy, żeby większość leżała. Tutaj mi się podoba prawie każdy i tutaj to nawet ten na kciuk jest świetny. No i powiem Wam, że jak za dwie dychy to fajny zestaw, bo zazwyczaj albo te zestawy kosztują za dwie dychy i naprawdę jest trochę mniej tych pierścionków i one są takie kiczowate, albo jest tak, że te zestawy kosztują nie wiadomo ile i bez sensu na to tyle wydawać pieniędzy, bo i tak tego nie nosimy zazwyczaj na co dzień, nie? No i wiecie, tak na początek to ja sobie pomyślałam, że sobie przymierzę te pierścionki i ja nie wiem jak Wam, ale mi się to nie podoba. Ja nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, że po prostu... No a właśnie, chciałam Wam powiedzieć, że żaden mi praktycznie nie pasuje na małego palucha, ale wiecie, tak to ten taki mały paluch to wyglądały są, nie? To sobie założyłam dwa trochę za duże, no i właśnie jeden mi poleciał, nie? No, ale wracając do tematu, no to słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, a czy to jest może kwestia tego seta, że wiecie, to nie za dobrze razem wygląda? Natomiast mnie się to nie podoba. Ewidentnie mnie się to nie podoba. No to wiecie, ja chyba zostanę przy takim o tradycyjnym noszeniu, tak na przykład jednego na kciuka albo jednego na jednego palca i to w sumie tyle, bo to razem naprawdę nie wygląda dobrze. No i dobra, to ja już skończę gadać, bo podejrzewam, że i ja i Wy jesteście ciekawi, jak te ubrania wyglądają, także idę kombinować miejsce, żeby to wszystko dla Was poprzymierzać. No i dobra, moi drodzy, to chyba w końcu udało mi się znaleźć miejsce, gdzie po prostu możecie mnie zobaczyć w całokształcie, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo nie wiem, czy mi tam trochę głowy nie ucina. No ale trudno, niestety mam chyba za małe mieszkanie, także słuchajcie, warunki polowe, musimy sobie poradzić tak. Ale wracając do tematu, no to może tak zacznijmy omawiać sobie ubrania i zacznijmy sobie od tych butów, które wyglądają prześlicznie, bo słuchajcie, niektóre buty z tej takiej siateczki tak mocno opiewają stopy, że to wygląda po prostu źle. Wygląda tak, jakby ktoś Wam coś hamsko naciągnął na stopy i później odestał powietrze i wiecie, wszystko widać, nie? Takie paluchy. Tutaj tego nie ma, ta stopa nadal ładnie wygląda i one są mega, mega wygodne. No i do tego mają te takie dziureczki w sobie, także ja podejrzewam, że można by było je przy okazji nosić, wiecie, na spokojnie, bez żadnych skarpetek. No, no świetnie wyglądają. Jeżeli chodzi o te spodnie, to tak samo świetnie wyglądają. One jeszcze mam wrażenie, że wyszczuplają, są mega wygodne. One są rozciągliwe, także spokojnie możecie sobie wziąć rozmiar mniejsze. One ogólnie mają wysoki stan, nie? Także jakbyście chcieli coś z wysokim stanem, no to tutaj to jest fajna opcja.
Z tyłu ciężko mi powiedzieć, czy jakaś bielizna by się odbijała, dlatego że ja sobie założyłam bieliznę bezszwową, także tutaj no wygląda to teraz dobrze. Natomiast wydaje mi się, że to jest na tyle gruby materiał, że tutaj nic nie będzie się odbijało, wiecie, jakaś koronka czy coś takiego, nie? Mimo tego, że to są spodnie dopasowane jak leginsy. No ale słuchajcie, jeżeli chodzi o tą bluzkę, to ja jestem trochę zawiedziona, no bo wiecie, niby bluzka za dychę, dobrze wykonana, fajny materiał, bo naprawdę jest bardzo przyjemny i zwykła basicowa, także niby do wszystkiego. Natomiast kurczę, ten rozmiar to mnie po prostu zabił, bo no to jest niby XS. I słuchajcie, ja jestem w szoku, bo XS-ki zazwyczaj są na mnie naprawdę tutaj tak mega, mega opięte, nie? Aż do tego stopnia. Z tym, że to jest jeszcze Sinsay, więc tym bardziej. A tutaj no szok, bo to jest XS-ka i ona jest tutaj dla mnie luźna. W ogóle ten krój jest jakiś dziwny, bo wiecie, tutaj ona jest niby dolegająca, a tutaj wszystko ładnie, pięknie, jest w idealnym rozmiarze. Na biodrach jest dopasowana, ale tutaj w talii to ona mi po prostu wisi. I wiecie, no... Ja uważam, że ona nawet tutaj w biodrach to jest jeszcze taka troszeczkę luźna, więc jakby to byłby rozmiar mniejszy, to ona by wtedy wyglądała lepiej, bo wiecie, gdzieś tam by było trochę widać moją talię, nie? A tak to ja się robię jak taka po prostu prosta, bo tutaj mi wszystko wisi, no i wyglądam po prostu w niej źle. No ale no trudno, jak za 10 zł, no to wiecie, bluzka do pracy może być. No i słuchajcie, ja nie wiem, co tutaj jest grane, bo założyłam totalnie tą samą bluzkę. To jest ten sam rozmiar, ten sam fason, w ogóle ta sama seria Eko, tylko że ta jest jakby węższa w tym miejscu. I to nie jest kwestia tego, że ona jest po prostu czarna, gdzieś lepiej tutaj troszeczkę wyglądam, bo mi wizualnie wyszczupla. Natomiast to jest kwestia tego, że ona fizycznie tutaj jest jakby bardziej dopasowana i nawet tutaj na tych biodrach jest jakby bardziej dopasowana. Nie mam pojęcia, co jest grane, ale jest to ten sam rozmiar, no wygląda trochę lepiej. I wam powiem, że ta mi się podoba już bardziej, no bo wiecie, jak jest trochę węższa, no to trochę lepiej to na mnie leży. No ale kurczę, no zwykła czarna bluzka, nie? No to co tu można więcej powiedzieć? A tutaj znowu ta sama bluzka, tylko że biała. I słuchajcie, znowu mam wrażenie, że ona tutaj jakby, wiecie, jest jej więcej. I to ewidentnie, to tutaj znowu ten materiał wisi. Z tym, że jeżeli chodzi o tą białą, to jest znowu niby ta sama seria, ta sama cena. I wszystko to samo, to jest ta seria Eko. Natomiast ten materiał już jakby jest bardziej cienki i to czuję po prostu pod palcami, to czuję, że ona jest w dotyku inna jak tamte dwie poprzednie. Mało tego, ona prześwituje, to już nawet nie chodzi tylko o to, że mi się gdzieś tam kontur, wiecie, koronek i tak dalej odbija, tylko po prostu ona fizycznie prześwituje do tego stopnia, że tutaj nawet ja widzę, jak mi skóra prześwituje. No nie wygląda to dobrze, bo tam już wiecie, o tych czarnych spodniach spod spodu prześwitujących, no to już nie wspomnę, nie? Bo to się często zdarza. Natomiast no tutaj, żeby aż skórę było widać, to nie, to ta jasna to mnie nie przekonuje. No i słuchajcie, tutaj kolejna XS-ka. Jak to jest XS-ka, to ja jestem, ja nie wiem, ja jestem chyba jakaś niewymiarowa. Ja naprawdę nie jestem mega szczupła i nigdy na mnie XS-ki nie wisiały, nie wiszą i raczej nie będą wisieć. A tutaj, czy wy to widzicie? Ja po prostu wyglądam jak taki ociosany kołek. Nie wygląda to dobrze i to jest kwestia rozmiaru tylko i wyłącznie, bo ta bluzka jakby była mniejsza, to by wyglądała naprawdę dobrze, tym bardziej, że ona jakościowo jest też fajnie wykonana i kolor ma przepiękny, naprawdę bardzo ładny jest ten szary. I fajne jest to, że ona ma też takie dłuższe rękawki, to też jest fajne, bardzo mi się to podoba. No a ten napis to już jest w ogóle sztos, nie? Jak szczególnie idziecie do pracy albo gdzieś, gdzie coś was wkurza i irytuje, no to jest idealna bluzka na taki okres czasu. A no i tak sobie wymyśliłam, że te fioletowe spodnie połączę z różowym topem i do tego założę białe buty. I słuchajcie, jak dla mnie zestaw cute, to jest totalnie coś mojego, ja uwielbiam takie zestawy, szczególnie jak coś jest różowe, fioletowe, to mnie kupuje. I wiecie co, jeszcze białe buty, ja uwielbiam w ogóle białe buty, tylko problem, no wiecie, jest z kolorem, nie, że one się szybko syfią. No ale dobra, wróćmy sobie do tych spodni. Kurczę, słuchajcie, one są świetne, ja wiem, że one może tutaj się nie układają jakoś super wow, natomiast one są mega przyjemne, mega wygodne i one, tak jak myślałam, zupełnie inaczej wyglądają na ciele, o wiele lepiej wyglądają na ciele. Ja je pociągnęłam sobie tutaj jeszcze tak wysoko, żeby podkreślić sobie po prostu moją talię, a tutaj uwydatnić sobie biodra, bo po prostu lepiej to wtedy wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o ich wykonanie, to one no niby nie są takie gdzieś tam podociągane, gdzieś tam czasami wystają jakieś nitki, nie do końca są jakoś super poszyte, natomiast to się w ogóle totalnie gubi w momencie, kiedy je zakładamy na siebie, bo nawet jak ja na nie patrzę i gdzieś tam się doszukuję takich rzeczy, to tego po prostu nie widać, tym bardziej, że to są spodnie, które są luźne i one się gdzieś tam marszczą, więc tego naprawdę nie widać. One nadal mają świetny ściągacz, w ogóle super długość, fajnie się marszczą przy kolanach, ja to bardzo lubię, jak one mi się gdzieś tam takie spodnie luźniejsze zbierają przy kolanach. A słuchajcie, zawsze jak chcemy zrobić sobie troszeczkę krótszą wersję,
bo tak czasami po prostu spodnie lepiej wyglądają, albo po prostu do nas lepiej wyglądają, bo mamy taką, a nie inną figurę, no to tutaj bez problemu można je podciągnąć i one się trzymają. To nie jest takie luźne, felerne ściągacz, żeby to się nie trzymało. Jeżeli chodzi o buty, to one są przepiękne, prześliczne i ja je po prostu ubóstwiam. To chyba będą jedne z moich ulubionych butów na lato, bo wydaje mi się, że będą bardzo, bardzo wygodne na dłuższą metę. Mogłyby być tak z pół centymetra krótsze, bo to jest 39, także fajnie by było, jakbym sobie wzięła 38. A na koniec to ja sobie zostawiłam ten biały komplecik. No i słuchajcie, no nie wygląda to najgorzej, natomiast trzeba będzie to trochę porasować. Tylko, że wiecie, na początek to Wam chciałam powiedzieć, gdzie mniej więcej się kończy nogawka. Nogawka to tak z natury, to się kończy mniej więcej przed kostką, więc jeżeli ktoś ma długie nogi, bo ja nie należę do tych najwyższych, ja mam 1,63 m, także wiecie, jak ktoś ma dłuższe nogi, no to przy rozmiarze S, bo to jest SK, no to może mieć problem z nogawkami, jeżeli będzie chciał nosić je w takim wydaniu. Natomiast ja to bym je po prostu podwinęła i one wtedy po prostu, wiecie, wyglądają lepiej. Nawet bym nie podwinęła, tylko bym je po prostu podciągnęła i one, wiecie, trzymają się na tym ściągaczu. Wydaje mi się, że o wiele lepiej to wygląda. Natomiast zaś jeżeli chodzi o te rękawy, to one też się kończą w takim dziwnym miejscu. No nie przy nadgarstku, natomiast już ten nadgarstek zaczyna nam wystawać, więc jeżeli ktoś ma znowu za długie ręce, tak jak na przykład moja siostra ma mega długie ręce, no to słuchajcie, tutaj znowu jest problem. Chyba, że chcecie go nosić tak. Ja bym go nosiła tak, bo tak to po prostu lepiej wygląda. Zaś jeżeli chodzi o ten crop top, no to słuchajcie, on jest tutaj na wielkim ściągaczu i to Wam chciałam pokazać, że on ma tutaj taki ściągacz, ale ja bym to zaś nosiła inaczej, bo po pierwsze to bym sobie to wyżej podsunęła, tak wręcz na linię stanika, a pod spód to ja bym przede wszystkim założyła jakieś, wiecie, takie coś ozdobnego, jakąś braletkę czy coś w tym stylu i wtedy może to o wiele lepiej wyglądać. No faktycznie wygląda to lepiej, jak się gdzieś to tam też opuści na jedną stronę, tak jak to też na internecie było pokazane, to wtedy to o wiele lepiej wygląda. No, także tak jak się to trochę podrasuje, poukłada, no to nie jest to najgorsze, wygląda to dość fajnie. Tutaj się trochę nieestetycznie marszczy, trochę mnie to denerwuje. No ale z drugiej strony, no to jest luźny materiał, więc no to czego tutaj wymagać, żeby to się jakoś tak dopasowanie układało. No i jedyne, co bym jeszcze tutaj zmieniła, no to, że ten materiał, no on jest fajny, przyjemny, jakościowo jest naprawdę super. Natomiast wiecie, no tutaj te wielkie kieszenie po prostu nam prześwitują spod spodu i to trochę drzaźni w oczy. Natomiast wiecie, jakbym tak zarzuciła torebkę, gdzieś bym tutaj z boku ją zarzuciła, jakbym jeszcze wsadziła ręce do kieszeni, no to nie jest najgorzej. No to troszeczkę się zawiodłam na tej jakości, bo ten materiał mógłby być po prostu grubszy, żeby to wszystko tutaj nie prześwitywało i żeby to było jednolite, no bo to wiecie, jednak widać różnicę. No ale jeżeli tak chodzi o sam wygląd tego kompletu, no to mnie się podoba. Bardzo fajny jest ten komplecik. Tylko mówię, no jakby te spodnie mnie nie prześwitywały, to wtedy by było całkiem spoko. No i to już by było na tyle i pamiętajcie, jeżeli chcecie kupić coś z tych ubrań, które Wam pokazałam, to linki będziecie mieli na dole.